Cześć! Oto nowa Tesla Model 3, a to pierwszy film, w którym będę tym samochodem jechał. Ja już tym samochodem od wczoraj zrobiłem 300 km i muszę wam powiedzieć, że samochód jest przegenialny, ale o tym porozmawiamy sobie w dalszej części materiału, kiedy do niego wsiądziemy i nim pojedziemy. Najpierw wam trochę opiszę ten samochód, ale tutaj odsyłam was do moich filmów, które tutaj znajdziecie na górze. Z relacji z wnętrza samochodu już wiele razy go opisywałem, więc tutaj też będę starał się nie powtarzać, ale powiem wam takie najważniejsze rzeczy i moje pierwsze odczucia z jazdy, bo wczoraj po raz pierwszy wsiadłem do tego samochodu i zrobiłem nim 300 km i jestem po prostu zaskoczony. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to zapraszam was do mojej wypożyczalni EV-Rent, w której już teraz możecie przejechać się taką Teslą Model 3 nową, albo nawet sobie ją wynająć na dobę, na kilka dni, więc w opisie filmu macie link do strony, możecie się odzywać, już takie samochody mamy u nas we flocie. Tesla, którą dzisiaj będziemy testować, to jest wersja long range, czyli z dużą baterią. Jeżeli chodzi o baterię i parametry silników, to tutaj dużo się nie zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji modelu 3. Tutaj największe zmiany, tak jak już wiecie, zaszły w stylistyce całego samochodu z zewnątrz, jak i wewnątrz. Dużo też drobnych rzeczy zostało usprawnionych, ale pojemność baterii, moce silników zostały bez zmian, ale wydajność tego samochodu wzrosła przez to, że Tesla zastosowała właśnie szereg zabiegów, które spowodowały m.in. niższe zużycie energii, dzięki czemu ten zasięg się wydłużył. Samochód jest o wiele bardziej wyciszony. Jeżeli miałbym podać takie dwie największe, najbardziej uderzające rzeczy, zmiany względem poprzedniego modelu 3, to jest właśnie wyciszenie kabiny w środku i dodatkowo jest to zawieszenie, które jest tutaj bardzo komfortowe, jest bardzo miękkie. I nie bez powodu przyjechałem na taką leśną drogę, dlatego że pierwszy test, jaki sobie zrobimy, to będziemy jechać tutaj bardzo nierówną, wyboistą drogą i postaram wam się pokazać moje odczucia w trakcie jazdy. Z dużych lub niedużych zmian mamy wlew płynu do spryskiwaczy tutaj z przodu, więc jest o wiele łatwiej. Mamy tutaj takie naboje, które wybuchają, gdy na przykład wjedziecie w pieszego, czego nie polecam i nikomu nie życzę, albo potrącicie jakąś zwierzynę w lesie, to wtedy te naboje wybuchają, podnosząc maskę delikatnie do przodu, mniej więcej tak, już widziałem taką jedną Teslę Model S właśnie z wystrzelonymi tymi nabojami i po prostu ona ma za zadanie zamortyzować pieszego w momencie, kiedy go potrącicie, żeby na przykład głową nie uderzył w szybę, po prostu maska tak jakby się wychyla w stronę, żeby tutaj mógł się, może nie, żeby, nie powiem, że bezpiecznie, ale żeby mniej niebezpiecznie było i żeby nie uderzył głową w szybę, więc to jest takie coś, czego poprzedni Model 3 nie miał. Bagażnik jest bez zmian, mamy tutaj hak do holowania i w stosunku do tego haku też zaszła pewna zmiana, dlatego że poprzedni Model 3 miał tylko tutaj z przodu możliwość kręcenia tego haka, a teraz jest ta możliwość również z tyłu, którą wam za chwilę pokażę. I zmiana, którą zauważyłem tutaj, to jest kształt tych tego wzmocnienia. W poprzedniej trójce były to tak jakby plastry miodu i to ma za zadanie absorbować energię w momencie zderzenia i tutaj widzę też taką drobną zmianę. Teraz są takie rąby, no chyba to są rąby, więc to się zmieniło. Poza tym nic nowego. Nowe lampy, które działają bardzo dobrze. Kierunkowskazy, które są tutaj schowane, świecą bardzo dobrze. Na razie nie wycinałem żadnych kształtów, ale jest duża różnica. Nowe kamery, HW4, czyli Hardware 4, to jest też bardzo duża zmiana, którą oceniam na duży plus. To są po prostu nowsze kamery, lepszej jakości, lepszej rozdzielczości i zauważyłem to jadąc wczoraj wieczorem autostradą. Na co dzień jak jeżdżę moją Teslą, która ma autopilota 2.0 i ma starsze kamery, to widzę, że ten samochód maksymalnie widzi w przód 200-300 metrów, na przykład jak jedzie samochód jakieś 500 metrów przede mną, to Tesla moja tego nie widzi. Poprzednie trójki, które mam przedliftowe, też gorzej sobie radzą, bo jak jest bardzo daleko samochód, to nie widzą, albo na przykład jak mamy samochód przed samochodem, albo jakieś tam, wiecie, gdzieś tam samochód się mijają na autostradzie przed nami, to te kamery radzą sobie, ale zauważyłem, że w tej nowej trójce, przez to, że mamy tutaj Hardware 4, te kamery są lepsze, widzą po prostu dalej i wczoraj widziałem takie sytuacje na autostradzie, że na przykład samochód jadący przed, dwa samochody jadące przed samochodem poprzedzającym jeszcze samochód widział i jakiś tam samochód w trzecim jakby trzeci samochód przede mną skręcał na prawy pas i ta Tesla to wszystko pokazywała. Pokazywała ciężarówki z tyłu, co też w poprzednich Teslach to nie działało tak dobrze, bo te samochody z tyłu
no, nie były tak dobrze widoczne jak tutaj. I tutaj jak się bawiłem wczoraj tym całym naszym radarem i tym, co pokazują kamery autopilota, to byłem w szoku, jak daleko, jak dużo obiektów, jak dużo samochodów one widzą. Więc to jest na pewno bardzo duża zmiana. Kolejną zmianą taką wizualną są kołpaki aero i felgi. O wiele, dla mnie są one o wiele ładniejsze, o wiele lepiej wyglądają. Po prostu są odświeżone. I teraz pokażę wam też, co mamy pod tym kołpakiem, bo felga sama też się zmieniła. To są felgi 18-calowe. Zobaczcie, jak wygląda nowa felga. Dla mnie to jest coś super. Tutaj trzeba sobie tylko dokupić jakieś takie kapselki, w Tesli na pewno będzie dało się je kupić i będziemy mieli naprawdę piękną felgę. Sam kołpak jest ładniejszy niż poprzedni, ale ta felga to już jest taka felga, na której mógłbym jeździć bez kołpaków, bo poprzednie felgi średnio mi się podobały bez kołpaków. No i największa zmiana z tyłu, stylistycznie, to jest dla mnie po prostu dzieło sztuki. Te światła z daleka wyglądają niesamowicie, zwracają uwagę. No i ten napis Tesla, który nawiązuje, dla mnie, według mnie nawiązuje do pierwszej Tesli, czyli Tesli Roadster, która powstała na platformie Lotusa. Był to pierwszy model Tesli, który został stworzony przy współpracy właśnie z Lotusem. Tam właśnie mieliśmy taki napis z tyłu na klapie. Żadna inna Tesla do tej pory po Roadsterze nie miała takich napisów. Niektórzy użytkownicy kupowali sobie takie napisy na AliExpress, zakładali je, ale teraz fajnie, że Tesla oficjalnie już to zrobiła i to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Poza światłami tutaj mamy z tyłu właśnie miejsce, gdzie możemy wczepić hak. Pamiętajcie, że to się wciska tutaj w jednym miejscu, wyskakuje nam, wyciągamy sobie to i tam wkręcamy sobie hak. I to jest fajna rzecz, bo teraz będzie można na przykład sobie robić kulik Tesla Model 3. Wcześniej osoby, które nie miały haka, nie mogły tego robić, bo mogły to robić tylko osoby, które dopłaciły dodatkowo za hak, a tutaj teraz każdy może holować jakiś inny samochód albo ciągnąć sanki. Może to się przydać również laweciarzom, którzy będą musieli wciągnąć wasz samochód i na przykład z przodu będzie uszkodzony, to będą mogli pociągnąć do tyłu, więc to też bardzo fajny zabieg, że Tesla to wprowadziła. Z tyłu z takich nowości to jest podłokietnik, który jest o wiele wygodniejszy, ma tutaj uchwyty na napoje wysunięte bardziej do przodu, no i wyświetlacz, który ma możliwość włączenia YouTube'a lub Netflixa w trakcie jazdy. I to się bardzo może przydać dzieciom. Dodatkowo zostały przyprojektowane fotele, mamy tutaj też taką inną kieszeń na jakieś rzeczy. Poza tym mamy tutaj nowe fotele, one nie są z tyłu wentylowane, są tylko podgrzewane, ale z przodu te fotele, te przednie też są wentylowane. I z takich jeszcze nowości to są szyby, które możecie tutaj zobaczyć, są podwójne, są akustyczne. W poprzednich modelach Tesli tylko przednie szyby były akustyczne, w Y-kach były przednie i tylne, a tutaj mamy przednie, tylne i dodatkowo ta szyba nade mną też jest akustyczna i właśnie to jest według mnie największą zmianą i to chyba najbardziej wpływa na odczucie wrażeń i komfort jazdy tym samochodem, bo tutaj jest naprawdę bardzo cicho, nawet jadąc 150-160 km na godzinę. Tesla usunęła tutaj dźwignię zmiany biegów, więc teraz po wejściu do samochodu, zobaczcie, zamykam drzwi, zapinam pasy, wciskam hamulec i nic więcej. I auto już jest w trybie dojazdy, dodaję gazu i ruszam. I to jest bardzo fajne, bo Tesla zrobiła to samo, co zrobiła w Tesli Model S i X, czyli automatyczny wybór kierunku jazdy. Jak wejdziemy sobie w autopilota, to mamy tutaj coś takiego jak tutaj w ustawieniach pedały i układ kierowniczy, mamy automatyczny wybór biegu po postoju. I to bardzo dobrze działa. Jeżeli samochód wykryje przeszkodę z przodu lub z tyłu, no to w drugą stronę po prostu włączy nam bieg. Więc ja teraz wsiadłem i tylko wcisnąłem hamulec i auto jest gotowe do jazdy. Jeszcze zanim ruszymy sobie trasę, to pokażę wam, jak wygląda zawracanie z użyciem zmiany biegów na ekranie. Wyobraźcie sobie, że chcemy zawrócić na 3 razy. Jak to się często nawet robi na nauce jazdy. Zobaczcie, jak to można bardzo dynamicznie zrobić. Do kilku kilometrów na godzinę biegi można zmienić, więc... Można się pogubić, ale jest to do przyzwyczajenia. Jest to nawet całkiem fajne. Jak nam się na przykład zresetuje ekran, pokażę wam, bo się zatnie ekran. Zrobię teraz reset, przytrzymam dwie rolki przez kilka sekund. To zobaczcie tutaj na górze. Teraz zaświeciły nam się takie właśnie przyciski do zmiany biegów, więc teraz mogę sobie bieg zmienić tutaj, zobaczcie. Tył i przód. Za chwilę jak ekran się włączy, to zniknie i wtedy będziemy mieli tutaj tylko światła awaryjne. Więc to jest też takie zabezpieczenie przed tym, jakby na przykład uszkodził nam się ekran, żebyśmy mogli bezpiecznie zatrzymać się, czy zjechać, czy wycofać, więc to jest też coś nowego, czego wcześniej nie było. Dobra, wjeżdżamy sobie na taką oto dziurawą drogę i tutaj czuć zdecydowanie lepsze zawieszenie, zdecydowaną przewagę nowego modelu 3 nad poprzednim, bo jest po pierwsze bardziej miękko. To jest wersja long range na 18-calowych felgach z kołpaka
dachami, więc jest tutaj naprawdę bardzo komfortowo. Udało mi się jechać autostradą z prędkościami wyższymi i przy tych prędkościach wyższych miałem wrażenie czasami, że samochód tak lekko pływa, szczególnie przy prędkościach powyżej 140-150 km na godzinę. Przypomnę, że tutaj prędkość maksymalna to jest nieco ponad 200 km na godzinę, ale to w zupełności wystarcza. Tesla teraz ograniczyła już tą prędkość w tych nowych modelach 3, pewnie ze względów bezpieczeństwa. I też jeszcze jedna bardzo irytująca rzecz, to jest to, że za każdym razem, kiedy wsiądziemy do samochodu, włącza nam się takie powiadomienie o tym, że przekroczyliśmy prędkość. I tutaj nie da się tego wyłączyć. Ja próbowałem na początku, bo się dziwiłem, czemu on cały czas mi komunikuje, że przekraczam na przykład 90 czy 50 km na godzinę. I irytujące jest to, że za każdym razem tutaj trzeba kliknąć. Widzicie, teraz to się wycisza. I przy każdej nowej jeździe to nam się włącza. Jeszcze nie doszedłem do tego, czy da się to wyłączyć, ale już od wczoraj jeżdżąc tym samochodem nie udało mi się tego wyłączyć, więc prawdopodobnie za każdym razem trzeba teraz będzie to po prostu kliknąć. I to są takie rzeczy trochę bardziej upierdliwe, to jest trochę na zasadzie ograniczenia prędkości, czyli pewnie aspekty bezpieczeństwa po to, żeby zwracać uwagę jeszcze bardziej użytkownikowi, kierowcy, że przekracza prędkość i żeby po prostu tego nie robił. Tutaj naprawdę bardzo ładnie samochód wybiera. Mam wrażenie, że ten jest o wiele bardziej miękki, a poprzednia Tesla była o wiele bardziej twarda. Jest przede wszystkim tutaj cicho. Jedziemy po dziurach, tutaj nic nie słychać w tym samochodzie. Teraz włączyło nam się podgrzewanie baterii, dlatego że nastawiłem nawigację do superchargera, więc zaraz sobie zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć pełną moc 250 kW, ale na razie to wyłączę, żeby było jeszcze ciszej i sobie zmierzymy poziom głośności. Tak jak mówiłem, parametry się tutaj nie zmieniły. Co najważniejsze, cena się tutaj nie zmieniła, bo bazowa Tesla Model 3 kosztuje 205 tysięcy złotych. Z kolei Long Range to jest 240 tysięcy złotych i te ceny jak na to, co oferują samochód, powodują. I mówię to naprawdę z czystym sumieniem, pełną szczerością. To powoduje, że to jest najlepszy samochód na świecie. Według mnie to jest najlepszy samochód w tym momencie, dlatego że ten stosunek ceny do tego, co samochód oferuje, to jest nie do osiągnięcia w żadnej innej marce, w żadnym innym samochodzie. Znajdźcie samochód, który kosztuje 205 tysięcy, na który możecie wziąć dofinansowanie i z ceną zejść do 178 tysięcy, który ma zasięg powyżej 400 km, czy może powiedzmy 300-350 km realnego zasięgu, który ma moc ładowania prawie 200 kW, który ma przyspieszenie 5 sekund do setki, który ma podgrzewane i wentylowane fotele w standardzie, który ma autopilota w standardzie, który ma dobre nagłośnienie w standardzie, który ma YouTube'a, Netflixa, który ma ekran z tyłu, który ma podłokietnik i wiele, wiele innych bajerów, wszystkie systemy bezpieczeństwa. To jest po prostu nie do zrobienia, żeby w takiej cenie znaleźć samochód, który oferuje tak dużo. I dlatego uważam, że to jest jeden z najlepszych samochodów, najlepszy samochód na świecie. O, słyszeliście? Właśnie to jest ten dźwięk, który ostrzega nas o tym, że przekroczyłem 50 na godzinę i muszę tutaj kliknąć i w tym momencie już mamy to wyciszone. Mam brudne palce jakby co przez te kołpaki, więc nie myślcie, że się nie myję. Dobra, zresetowałem sobie podróż, teraz jedziemy do Tesli. Auto ma na pewno rozgrzaną baterię, bo dzisiaj zrobiłem nim już trasę prawie 200 km, więc te wyniki będą naprawdę, myślę, bardzo realne. I to nie będzie tak, jakbyśmy wsiedli rano do samochodu, że dużo energii pójdzie na podgrzanie baterii, tylko ona już jest mocno podgrzana. Włączamy sobie autopilota na 120 i przez 10 km sobie pojedziemy prosto. Ta Tesla ma pełną zdolność do samodzielnej jazdy. Ma ten pakiet za 39 tysięcy złotych, który dzisiaj w Polsce według mnie nie ma za bardzo sensu, bo jest drogi i no, relatywnie bardzo mało daje nam korzyści za tak dużą ilość pieniędzy. Natomiast możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają te kamery. To, co wam mówiłem wcześniej, że one widzą bardzo dużo. Teraz samochód zasugerował, żebym zmienił pas ruchu, więc włączam tylko kierunkowskaz tutaj przyciskiem. Następnie delikatnie dotykam kierownicy i auto samo zmienia pas ruchu. Tą kamerę możemy sobie wyrzucić tutaj, żeby lepiej było widać to, co jest na drodze. I zobaczcie, jak dużo ten samochód widzi. Teraz zobaczcie, widzimy samochody z tyłu, które są jakieś 200-300 metrów za mną. To według mnie działa o wiele lepiej niż poprzedniej Tesli Model 3, dlatego że te kamery po prostu widzą o wiele, wiele więcej. Ta rozszerzona rzeczywistość, że tak powiem, jest tutaj naprawdę imponująca. Dużym plusem też dla mnie jest kształt kierownicy. Jest ona zupełnie nowa, jest przeprojektowana. Tutaj na dole mam wrażenie, że zostało bez zmian, ale Tesla dodała tutaj takie wcięcia, dzięki czemu ona tutaj idealnie układa się w dłoni. Jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Wczoraj jeździłem też, bezpośrednio przysiadłem się z Tesli Model 3 Performance do tej starej przedliftowej, bo ta trójka nowa
nowa nie wychodzi w wersji performance. No i tam była ta stara kierownica. Jak wsiadłem tutaj do tego samochodu, to po prostu było tak, uff, ale to jest wygodne. O ile to jest wygodniejsze. I to widać bardzo dobrze, jak się tak z jednego samochodu do drugiego człowiek przesiądzie. Jedziemy 108 km na godzinę i zobaczcie, jak mamy teraz tutaj cichutko. Momentami schodzimy do poziomu głośności na poziomie poniżej 60 dB i to czuć tutaj. Naprawdę to czuć, mogę mówić teraz bardzo spokojnie, bardzo cichutko i to wszystko dalej słychać. Zużycie na całym dystansie, auto ma przebieg 2,5 tysiąca km, wynosi 18,7 kWh. Teraz na tej naszej trasie zużycie 11 km, więc to jest naprawdę bardzo wiarygodny odcinek pomiaru, ale tutaj na tym aż tak bardzo się nie skupiam, dlatego że w weekend będę robił większą trasę tym samochodem i wtedy zrobimy sobie takie pomiary przy różnych prędkościach, więc zobaczycie to w kolejnym filmie, ale zużycie 18,4 jest dobre, tylko że mogło być jeszcze lepsze, ale parę razy przyspieszałem i był duży ruch, więc to też z tego wynika, że jest tak duże zużycie. W mieście udało mi się zejść nawet do 11-12 kWh, jadąc bardzo spokojnie, więc to auto naprawdę jest w stanie zrobić więcej kilometrów niż poprzednie. Według niektórych źródeł auto ma do 8% lepszy zasięg, właśnie powodowany tymi oszczędnościami. Czy tak jest? Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy wejdzie jeszcze Tesla Model 3 Long Range z napędem na tył, bo wtedy przy tym małym zużyciu energii, przy tej niższej masie, z dużą baterią i przy tym przy wprowadzeniu tych wszystkich oszczędności, w sensie tych zabiegów aerodynamicznych, myślę, że tamten samochód byłby w stanie zrobić grubo ponad 700 km. Zobaczymy. Na razie czekamy na wersję Performance, która będzie być może miała nazwę PLED albo jakąś inną, ale na ten moment jeszcze jej nie ma. My dojeżdżamy do Tesli jeszcze raz, więc za chwilę sobie podłączymy auto do ładowania i tam zakończymy nasz test. Przez to, że jest tutaj, tak jak powiedziałem, trochę bardziej miękkie zawieszenie, mam wrażenie, że czasami przy przyspieszaniu, tak jak teraz wcisnę sobie gaz, to cały przód samochodu idzie do przodu, a jak hamuję, to tak czuć po prostu. Mam wrażenie, że w poprzedniej trójce aż tak nie było to odczuwalne, że tak zawieszenie, wiecie, opuszczało się i podnosiło. A tutaj, nawet jak w nocy jechałem i patrzyłem na auto przede mną, to po prostu widać było, jak światła tak chodzą góra-dół. I to też jest chyba spowodowane tym, że jest tutaj inne zawieszenie, nie wiem, jakoś inaczej się ten samochód prowadzi. I poza tym jest tutaj też bardzo wygodne, mięciutkie takie podłokietniki z jednej i z drugiej strony. Tutaj, jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, jest bez zmian, jest cały czas dobrze. I tak samo fotel, ja tutaj nie odczuwam, żeby on był jakoś bardziej wygodny, szczerze mówiąc. Ja też nie jestem taki mocno wyczulony na tle foteli, ale jest tutaj po prostu komfortowo i fajne jest to, że mamy tutaj też wentylację, więc w lecie można sobie schłodzić z coś, czego brakowało i na pewno wiele osób się z tego cieszy. Ja akurat nie do końca za tym przepadam ze względów zdrowotnych, ale jak czasami jesteśmy we Włoszech, jest 40 stopni, no to się na chwilę sobie można odpalić i to faktycznie może dać taką chwilę ukojenia, upały. I od razu po podłączeniu mamy prawie 200 kW, 202. Zrobię unboxing, żeby wam się lepiej oglądało. 215, 217, proszę państwa, co za emocje, 219, czy będzie 250, czy uda się osiągnąć maksymalną moc ładowania za 240 tysięcy złotych, osiągnąć 250 kW, to tak mniej więcej 1000 za każdy kilowat mocy ładowania. Ale myślę, że może nie dojść teraz do maksymalnej mocy ładowania, być może bateria była niezbyt mocno podgrzana, dlatego że wyłączałem podgrzewanie baterii, żeby nie było dodatkowego hałasu w trakcie pomiaru, no ale 200 kW, tak jest to ładna moc. Około 6 minut trwało doładowanie zasięgu na 100 km. Moje zużycie średnio wynosiło 18 kWh, właśnie mamy 17, już 18. Trwało to około 6-7 minut i mamy moc przy 38% 138 kW, więc ta moc maksymalna była bardzo krótko, ale teraz spodziewam się, że auto będzie dłużej trzymało tą moc ładowania powyżej 100 kW. 6 minut to jest naprawdę dobry wynik. Chyba nie muszę podsumowywać tego testu, bo chyba wiecie, że ten samochód jest po prostu świetny. Ja wam polecam przejechać się nią, zobaczyć samemu i niedługo nagram kolejny materiał, w którym odpowiem na pytanie, czy warto jest przesiąść się z poprzedniej Tesli na nową Teslę, jeżeli ktoś ma przedliftową, czy warto sprzedać ją i kupić nową, więc subskrybujcie ją i lajkujcie, żeby być na bieżąco i oglądajcie kolejne materiały. Ja tymczasem żegnam się spod salonu Tesli na Superchargerze. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!